czołem myślącym. Czołem frontowcom. Dzisiaj z nami jest, jak wszyscy widzimy i słyszymy, nasz sekretarz generalny. U nas to jest szef Komendy Głównej, Krzysztof Jabłoński. Skończyliśmy już robotę dzisiaj? Tak, tak. No, skończyliśmy. Popracowaliśmy. I teraz jest co? Uczciwa, rzetelna czas, tak, polityka. Na uczciwą politykę. Dokładnie. Zgadza się. Tak. No fajnie. I mądrą. I teraz, kochani, tak, trochę jak gdyby na początek z takich informacji ogólnych naszych. Akcja zbierania podpisów pod rejestracją formacji Najlepszej Rzeczpospolitej. Front, no i informacji, która jest przyszłością. Kolejna dekada, gwarantujemy 10 lat, mamy zapewnione niestety ciekawych wydarzeń. No i z tych takich ostatnich wydarzeń, wczoraj puściliśmy film Ukraińskie bagno prowokacji, no i zamknęli. No zamknęli nie nas, nie mnie, tylko zamknęli jeszcze ten film na YouTube akurat, ale kochani, stąd prosimy o kanały komunikacyjne. Po pierwsze, każdy z nas, ludzi myślących, frontowców, zakłada sobie tam te Instagramy, Twittery i Facebooka. I nie po to, żeby się obnażać tam tiu, nie wiadomo co, tylko dla nas Facebook jest kanałem informacyjnym. Macie Państwo dostęp do tej społeczności. W związku z tym na YouTube nam ukraińskie bagno prowokacji, nie wiem, tam miło było, no nie? Jakoś zamknęli. Ale na Facebooku nie. Stąd prosimy jeszcze raz na Facebook, wchodzimy. To się nie powtórzy drugi raz tego typu narracja z naszej strony, bo nie lubię się powtarzać, a zresztą nie pamiętam, co wcześniej z punktu widzenia takiego konkretnego mówiłem. No nie da się tych emocji zagrać, bo tu nie jest gra, tu jest po prostu walimy to, co jest, a to dotyczyło właśnie tego braku kultury w naszym państwie, tego bezprecedensowego ataku na ambasadora obcego państwa. To, że państwo polskie jest niewydolne, że jest dziadowskie, wyszło, tak? No i jeszcze zostając przy tym, to dwie kwestie. Pierwsza kwestia to, że ambasador w tym wypadku Federacji Rosyjskiej w ogóle się jak gdyby nie domaga przeprosin. Dlaczego się nie domaga przeprosin? Po pierwsze, bo tak. Nie zrobili tego Polacy. Zrobili to prowokatorzy ukraińscy. A następna kwestia, załóżmy od rządu, gdyby miał się domagać, no przepraszam, od neobolszewików, znów stopujemy się, żeby tam nie było kłopotów, ale od neobolszewi, tak, bo to jest ustrój neobolszewicki, obecna władza założyła, mówię bardzo spokojnie, wyważenie, no trudno się domagać i od ludzi charakteryzujących się chamstwem, tak, to pan ambasador wie, że od nich nawet nie oczekuje, no bo któż od takich ludzi by oczekiwał. Oczywiście rzeczą jest naturalną, że nam Polakom niezwykle nie to, że wstyd, to jest totalna żenada za tego typu państwowość, która tutaj została wykonana. I następna bardzo, bardzo ważna w tym momencie kwestia to niestety, kochani, ale osoby, które dopuściły się tego czynu karalnego. To jest nie tylko kodeks karny, ale tam są wykroczenia w związku z nieważeniem osób publicznych, obcego państwa i tak dalej. Tam wiele się nazbierało, paragrafy mamy, będziemy się też tym gdzieś przy okazji zajmować. I osoby, które zostały, powinny być zaciupowane, policja powinna odpowiednio działać, oczywiście tam niby to... Tak, niby tam jakaś dziennikarka. I następna kwestia, osoby, nie tylko ta dziennikarka. Wszyscy, którzy tam byli zgromadzeni, winni być wydaleni jako prowokatorzy z polskiego państwa. Ale jeszcze ważniejsza rzecz, kochani, cmentarze są świętością, a był to cmentarz. Nie powtarzam się, żeby nas nie zamknęli, bo jak zacznę, nie wiem, o co tam chodziło, jak zamknęli. Natomiast cmentarz jest świętością. Pytanie. Na zgromadzenie publiczne wydają władze miasta, Warszawy w tym wypadku. Więc kto na cmentarzu... Zrobię zgromadzenie przede wszystkim. Tak, pewnie. Wydał, no nie? Jakąś po prostu kwestę. Happening. Właśnie, happening kwestę, która się objawiła. Jakby szczęścić cmentarze. I następne. Kto jest organizatorem? Bo tam z imienia ta dziennikarka... Happeningu. Tak.
Tak, bo pytali się zgodnie z tego, przecież z ustawą o zgromadzeniach publicznych. I to są, kochani, bardzo ważne kwestie. Oczywiście będziemy się, i was prosimy, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, kierujcie pytania do władz miasta i zobaczymy, co to, kto to jest. Oskarżymy. No, osądzić nie, bo no, sąd niestety. Sąd jest, przecież sądy są niezależne. No, nie wiemy, czy są. Ale my oskarżymy, no nie? Zobaczymy, co zrobią z tym sądy, ale do tego trzeba, kochani, doprowadzić. Dobra, ja tu... Aha, i teraz w związku z tym jeszcze raz informacyjnie. Kochani, mamy nasz kanał na YouTube Front Tołwiński, to jest firmowy formacji politycznej Front, no niestety też zginął ten materiał, bo tam był z tego. I teraz proszę, jest nowy kanał. Jak on się nazywa? Krzysztof Nowyk, Krzysztof Tołwiński, nowy kanał YouTube. Jeszcze raz powtórzmy. Krzysztof Tołwiński, nowy kanał YouTube. Tam do 1000 brak 10 subskrypcji. Po naszym materiale uzupełniamy, lecimy z tamtym kanałem. No nie chcę różnych... Jak wyjdziecie, to zobaczycie, o co też leci. No nie? Ale kochani, mamy ten alternatywny. Mamy ten. Oczywiście tak. Też zapraszamy na Telegram, ale na Telegramie to pojechaliśmy, no nie? Tam łącznie. Są konstruktywne dyskusje. I tam, też. No, ale to no, słuchajcie, się... taka jazda, jak Pan Bóg przykazał, do czego tutaj nie możemy powiedzieć, niestety. No niestety. Ale kochani, ale tam to było tak zwanie grubo, nie ukrywam. Zapraszamy na. Proszę, naprawdę to nie problem. Na Telegram, tam możemy bez cenzury, sprawdziliśmy, bo taka była jazda, jeśli poszło, jest utrzymane, czyli możemy. No i to wszystko, wszystko inne, pozostałe strony i tak dalej, i tak dalej. To już nie będziemy, nie będę nudził. Teraz tak. No co, szanowny kolego, może nie, szefie, co w ogóle się dzieje w polityce i co my jako front wyłapaliśmy w ostatnim czasie, gdzie chyba kołują, co ludzie? Kołują i znowu wojnę wciągają. I ludzie się dają? No prezydent USA Biden podpisał w poniedziałek ustawę, która zezwala na stałe bazy amerykańskie wojskowe w Polsce, żeby odbiurokratyzować dostawy broni na Ukrainę. Czyli stało się to, co czyli to, co przestrzegał nas prezydent Putin. Czyli uczniowie agentury amerykańsko-izraelsko-brytyjskiej. Jeszcze raz po cichu, żeby znów nie było. Tak. Tego. Cicho, może nie usłyszę. Ja rozumiem. Aha, czyli to, do czego byli szkoleni i błagali, wykonawstwo. No tak. Tak. Teraz będą wykonywać pełną parą, no jeszcze na to musi to zatwierdzić. A za czyje pieniądze będziemy utrzymywać te bazy? No zapewne za nasze. To pewne. No tak, bo mamy przecież pieniądze. Polacy podatków mają bardzo dużo. Polacy to zamożny kraj. No, zobaczcie, ludzie jacy uczciwi, bogobojni. Zgadza się. Wspaniale, no. Co tam, szczodrzy, szczodrzy Polacy tak. Będą amerykańską armię żywić, a gościnni to tak. Widać samowar. Czego okupanta zawsze tak przygarną. Walmy dalej. Co jeszcze? A więc nasz prezydent Duda był na Słowacji. Ale spokojnie, Krzysiu się zagalopował. Tak. Nie będziemy wycinać. Jaki będziemy nasz? Wycinać. Twój? No, naszego kraju, ale nie nasz. Oficjalny przedstawiciel. I też protestuje drugi to. Jaki? Dudu? Dudu. A no to co tak. Mówiłeś, że Duda? Wiesz, mówmy tak. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Mówmy cicho, dobrze. Dobrze. Operator krzyczy. No i tutaj już interkolektor nam będą składać ze Słowacji do Polski z gazem, a dziś jadę sobie rano autem. A tu piękne wieści w radio, że Rosjanie przejmują kolektor gazowy i Słowacja będzie miała 20% mniej gazu. Czyli znowu Dudu nam zapewnił tyle gazu. A Dudu się chwali, że gaz będziemy brali ze Słowacji. No tak. No bo no się tak. Ostatnio nowe złoża na Słowacji się gazu pojawiły. Rosyjskiego. Gdzie na Słowacji, gdzie rosyjski gaz. No, już władza nas kołuje, ja tak, rozumiem, ale Krzysztof. Generalnie no jedna rosyjski, trzecia, tam nie ma słowackiego, niestety. Ingerencje Rosjan w eksploatację... w eksploatacji kolektora podnoszącego ciśnienie gazu w Nowopskowsku, który jest 1/3 praktycznie dostaw na całą zachodnią Europę. No tak. I oni chcą przekierować ten gaz na Ługańsk i
Donbas, także no... Chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy ugotowani, ale jak tak, gazu będzie... Ale bez gazu się nie ugotujemy. To się nie ugotujemy, niestety. Ani węgla, ani ropy, ani gazu. Raczej zamrozimy, tak, co? Kasztankę będzie trzeba kupować. No, kasztankę, tak. Trawę jeszcze mamy, siano zrobimy. Czy... Ale bez ropy też ciężko będzie. Ekologiczny napęd. Tak, ekologiczny napęd. Dobra, co tam jeszcze? Z rozmów z naszymi frontowcami. Co tam jest? Jak to się ma? A więc frontowcy dzwonią, pytają. Ja się oferuję też nawet na spotkania. Jutro będzie takie małe spotkanie z pewnym panem pod Kaliszem, także pięknie. Do niego tam dojadę. No tak, idzie konstruktywnie. Zobaczymy. Co się z tego ukręci? I przy tym też taka ważna uwaga. Kochani, jeżeli nie macie serca do ostrej jazdy, ostrej walki, jesteście bardzo grzeczni i tak dalej, to 2000 formacji jest. Niech jeszcze 2 powstanie i to jest miejsce dla was. Naprawdę to, tu jest miejsce dla ludzi, po pierwsze, myślących, odważnych i którzy są gotowi walczyć. No bo cóż, takie czasy się zbliżają, gdzie wszystko się zakołowało, gdzie świat zupełnie już będzie inaczej wyglądał i dla tych ludzi, którzy co najmniej chociaż trochę, tak jak my, przygotowali się psychicznie na te zdarzenia, bo wierzcie mi, bez twardej tej... Lekko nie będzie, to fakt. No nie, i bez twardej podstawy. Coś jeszcze mamy? Dobra, i tak się zagadywałem za dużo, przepraszam wszystkim tego. No, jak zwykle zresztą. Dobra, kochani, lecimy tak. Lecimy tak. To właśnie Kongres Stanów Zjednoczonych, a pan prezydent podpisał pomoc nie 33 miliardów, jak ostatnio mówiliśmy, ale 40 miliardów pomocy dla Ukrainy. Na wojnę, broń, sprzęt, niby pomoc humanitarną i tak dalej, i tak dalej. Generalnie na wojnę z Federacją Rosyjską poprzez ręce, no i rany ukraińskie. I tyle kasy, 40 miliardów dolarów. Mówią, że to jest podobna pomoc jak w walce z hitleryzmem. Faktycznie w trakcie II wojny światowej Stany Zjednoczone taką pomoc złożyły. Ale teraz rozbierzmy na czynniki pierwsze. Kongres, Amerykanie ustanawiają, politycy, 40 miliardów dolarów na zakup, załóżmy, ze 20 co najmniej sprzętu. Od kogo ten sprzęt będzie, Krzysiu, kupiony? Pewnie od Amerykanów. Pewnie od Amerykanów. Magazyny wyczyszczą, tak? A czyli kto gospodarczo, bo jak był to ich sprzęt, sami siebie kupią i przekażą na ich wojnę z Rosją poprzez Ukraińców, przekażą, to kto później odrobi ten sprzęt? Jakie fabryki z powrotem wyprodukują? Amerykańskie. Amerykańskie, oczywiście. Tak? I gospodarka Dobrze. Się kręci. I gospodarka się kręci. A kochani, a kto jeszcze kupi, jak gdyby w bonusie dodatkowo, bo ten sprzęt zostanie upłyniony, no i tam generalnie co się na wojnie robi z pociskami, sprzętem? No po prostu ulatuje, wiemy, o co chodzi. Natomiast sama tylko Polska to jest prawie 20 miliardów dolarów, co dokona zakupów. I co? Amerykańska gospodarka? Abramsów. Tak, i amerykańska gospodarka co? Się kręci się, a my tyramy, rączki do roboty. Zgadza się. No jak muły wychodzą. Pieski tu się za mocno kręcą, pieski, bo zaraz nam powyrywają, uwaga. No i no tak, ich zebrało na miłość, bo płaci przeciwna. Amory. I teraz, kochani, widzimy, więc jeszcze raz, zobaczcie, co się dzieje. Więc przestańmy dzisiaj tej propagandy słuchać. Kto na tej wojnie zarabia? Teraz następna rzecz, bardzo ważna. Mówimy dosyć tak, żeby znów tego materiału nie zamknęli. Słuchajcie, sprzęt nowoczesny dostarczają, tak? Toż nie rzucisz go bezpośrednio na front i gdzieś Co któryś spodziewa? Tam Stepan czy tam imiona. Iwan, ale Iwan to Wasieli chyba. No Iwan to też da, jest, tak. I od razu tego nie chwycą. Więc co? Tworzone są ośrodki szkoleniowe. I dywersyjne. Dla kogo? Dla państwa na U. Żeby nas nie tego. Więc dla tych obywateli państwa na U, generalnie o podstawie banderowskiej, żebyśmy doprecyzowali, to są ośrodki szkoleniowe. Jak myślicie,
na terenie Rzeczpospolitej, gdzie tu się tak grubo dzieje, tak dużo, i tu są te ośrodki szkoleniowe. Co się opowiada, to śmieje. I tu ośrodki szkoleniowe są, kochani, nic nie wiedzą. Pamiętacie te klewki Lepera? No nie? I to samo się dzieje, jeszcze lepiej, no nie? Teraz tak. To, co jest ważne przy Ameryce. Zobaczcie, kochani. To jest prawdziwa wojna i nie chodzi o to, co się dzieje, ta strzelanina na Ukrainie. Gorsze jest to, a wy już stąd, poszły już. I gorsze jest, kochani, to, no powagi trochę do tego materiału. I gorsze jest, kochani, to, że Federacja Rosyjska, ona taka biedna, co nie biedna, tam nic nie ma, tam PKB wyliczają, że 3 razy tylko większe od Polski. Ludzie, wy się naprawdę w PKB swoje puknijcie, jeśli je macie. I teraz lecimy dalej. Kochani, więc wszelkie surowce, dobra, które idą na świat z Federacji Rosyjskiej, zostawmy Polskę, bo tutaj będzie pustynia, dziadostwo totalne, nie idą do Europy i nie będą szły do Europy. Gdzie idą? Do Indii, na Hindusów, do Chin, Pakistan, Turcja. Egipt, to zapewne. Tak jest, dokładnie. Co to oznacza? To oznacza, że przemysł, prawdziwa wytwórczość w tych państwach ulokowana. Myśmy i tak jako Europa już tu bardzo Europejczykami, zobacz, jesteśmy, co nie? No nie? Jak najbardziej. No ja, zawsze, zawsze. I kochani, i co się wówczas okazuje? Że Europa przestaje być konkurencyjna. Że Europa nie ma z czego i bardzo drogo produkuje. Ale kto Europie dostarczy surowce? Jest takie państwo, które się zobowiązało. No, które to państwo? Niestety. Ameryka. Nam pomoże. Zobaczcie, i znów zarobi. Wszędzie interes. Czy aż tak naprawdę trzeba być otumanionym, bo tam kolega któryś napisał, tuman, czyli kurz i mgła, no nie? Czy aż naprawdę w kurzu i mgle takiej mamy mózgi żyć, mieć zasłonięte, żeby, kochani, dzisiaj tak się dać robić? To znaczy, mamy nadzieję, w Niemczech, we Francji, że po prostu są mądrzejsi i przynajmniej Europę nie będą ciągnąć, bo Polska przy takiej władzy i przy nastawieniu społeczeństwa już... Za spokojnie kończę ty i później będziemy do końca się zbliżać, bo Polska już przegrała. Teraz tak, te dwie informacje, co mówimy, i teraz, kochani, cieszy mnie, że nasi generałowie zaczęli, nie skrzypczak, nie Polko, ich zostawmy, nie, zostawmy, ale trochę ci normalniejsi zaczynają mówić prawdę. Wojna będzie długa, bardzo długa, a Rosja ma wszelkiego typu zasoby militarne, ludzkie. Okazuje się, że zaczęli mówić prawdę. Rosja jest przygotowana jak na największy konflikt i nie tylko na tym froncie. To już mówią generałowie. Generałowie, którzy znają dobrze Rosję, ci starsi, którzy też tam w tym ostatnim okresie tych przemian jeszcze studiowali, i mówią wyraźnie, że Rosjanin za swoją wielkość, on może być biedny, może tego, ale on się cieszy, że jego państwo jest wielkie, że Rosja jest wielka, no nie? I to wreszcie zaczęli mówić, no po tym 9 maja, gdzie wszystko im padło, wszystkie koncepcje, bo byli na Kremlu tam, wszyscy na Kremlu byli, z Putinem gadali, później lecą do naszych mediów, bzdury opowiadają. No się okazało, że wybzdurzyli totalnie. I teraz podsumowując, jeszcze jedna kwestia. Rosja gra o wszystko. O przetrwanie. I musi zwyciężyć. Natomiast Stany Zjednoczone grają tylko na jeden etap. O jakąś dominację na określonym obszarze. Nawet jeśli przegrają, a przegrają, to Stany Zjednoczone na tej swojej kontynencie, wyspie, po prostu nie upadną. Jeszcze na razie będą coś tam kwiczeć. No nie? Miejmy nadzieję, też niedługo. Natomiast, no nie, co, dobrze mówię. No ale żeby się tylko nie czepiali. Kochani, i teraz jeszcze ważna informacja, którą dokładnie na drugi dzień tej rozpoczętej wojny powiedziałem. Rosja walczy o ruski mir, ruski świat, ruskiego człowieka. Nie mając ludzi, Rosja, jeżeli z Ukrainy wyciśnie 20 milionów ludzi, których da się absorbować do Federacji Rosyjskiej, a tyle będzie na pewno,
to zobaczcie, prawie kolejne 20. W Polsce jest już około 3, powyżej 3, ale w ogóle opuściło Ukrainę 5. 8 milionów przemieściło się. I to są bardzo poważne procesy. Naprawdę koło 15 milionów minimum będą ludzi, którzy się nie zgodzą na obecnym terenie, na tym obszarze, na którym jeszcze znajdowała się, czy znajduje obecna Ukraina, nie zgodzą się z Rosją, z Moskwą, a Moskwa nie zgodzi się z nimi. To nas czeka. W Polsce od 3 do 5 milionów będzie tych ludzi, tak zwanych przesiedleńców, uchodźców, nachodźców, nie wiem jak to nazywać, no nie? I oni nigdy już tam nie wrócą. To żeby było jasne, co nas czeka. Teraz Krzysiu, ty i będziemy tego. Także co możemy jeszcze powiedzieć? Tworzymy struktury, zachęcam ludzi przede wszystkim do kontaktu konkretnych ludzi z sercem, bo jak nie, to będzie robić badania krwi i kału przede wszystkim. Kto ma Polskę w sercu, a kto wiadomo gdzie. Także no żeby tak to było zrozumiałe. I teraz, kochani, też jest to nasza inicjatywa. Ta prowokacja, która w stosunku do ambasadora Federacji Rosyjskiej odbyła się, oczywiście jest prowokacją z ośrodka płynącego z ambasady państwa na U. No, żeby to poprawność. Państwa na U. Co, tu co ja, tam gdzie nam zamknięto. Ambasada państwa na U na terenie RP jest ośrodkiem z narzędziami, agenturą, logistyką pozwalającą na przeprowadzanie skutecznych prowokacji wciągających obecną Rzeczpospolitą w wojnę z Moskwą. Jednocześnie ten sam ambasador, a on bo straszył kilka dni temu, że nas do arbitrażu pozwie państwo na U za to, że my nie dajemy pozwoleń drogowych im na przejazdy właśnie ciężarowe. Nie dość, że nasi w ogóle stracili na tym wszystkim, nasza flota ciężarowa, to oni jeszcze domagają się i koleje to i transport ciężarowy rozjechać naszą Rzeczpospolitą i oni mają mieć na tym pieczę, bo oni już nigdy nie mają i nie będą mieli dostępu na Morzu Czarnym. Więc oni są ugotowani. Dla nich Rzeczpospolita, nasz obszar, dla tych oligarchów z państwa na U jest jedynym do robienia interesów. Tu się kroi następna bardzo poważna kwestia. Więc teraz widzimy, kto naprawdę tu mocno miesza. Po pierwsze, musimy przed ambasadą państwa na U powiedzieć jedną rzecz. To nie jest nasza wojna. Nie wciągajcie nas. Nie wciągajcie nas w wojnę z Moskwą. I mamy jeszcze wiele rzeczy tam do powiedzenia. Jeżeli dzisiaj ktoś z terenu Rzeczpospolitej powinien ustąpić, to właśnie ten ambasador, on się Dreszczyca nazywa, z państwa na U. I to w sposób zdecydowany. A tutaj od państwa też zależy. My jesteśmy gotowi. Trzeba się bronić. Od państwa zależy, czy dołączycie do nas. Co jeszcze mamy do powiedzenia? Także wiadomości dzisiejsze, dzienne, cały czas mówiły nam, jak to nasz rząd lub nie rząd ciągle nas wprowadza w wojnę i bagno. Wkręca. Tak. Wciąga w to cały bagno. Czas. No. Cały czas. Więc póki jeszcze mamy czas. Nie zaszliśmy tak, że nas to wciągnie. Jeszcze nie mamy odwrotu. Mamy odwrót. Jeszcze dokładnie. Mamy odwrót. Tak, a co jest odwrotem? Front. Front. Stańmy więc wszyscy w szeregu frontowym. Czołem państwu. Czołem frontowcom.